Witam Was serdecznie. Mam dla Was wyjątkową niespodziankę. 25 lat mojej pracy i wiedzy możecie kupić już teraz. Napisałem pięknego e-booka dla Was z panią doktor. Prawdopodobnie to będzie pierwszy e-book taki w Polsce. Kup go teraz. Hej, jakich kobiet unikać na dłuższy związek, na to, żeby się z nimi związać, na to, żeby była matką Twoich dzieci? Tak, żeby się spotykać na luzie, na chwilę, na 48 godzin, to mój ulubiony film, super, jak najbardziej. To w niczym nie przeszkadza, ale jeżeli chodzi na dłuższą znajomość, to ja serdecznie bym Wam takie odradzał. Dziwi mnie to, że wykształceni, przystojni, zamożni faceci, którzy mają naprawdę, w cudzysłowie, nawet poukładane w głowie, z dobrych domów, lekarzy, prawników, są bardzo często otoczeni takimi kobietami. Jakimi kobietami? Kobietami, które są z porozbijanych domów, ojciec pił, matka piła. Ta kobieta oczywiście co robi? Robi to samo, cały czas imprezuje. Dwa razy w tygodniu chodzi po dyskotekach. Oprócz tego dochodzą używki, alkohol, non-stop impreza. Do tego 4-5 koleżanek, które albo są cały czas same, które nie mają facetów, tylko myślą, jakby tu zgarnąć następnego faceta, albo mają koleżanki, które są z porozbijanych związków. Takimi kobietami otaczają się bardzo często faceci, którzy są z dobrych domów, są przystojni, są wykształceni, są bardzo często zamożni. Nie widzą tych minusów, są po prostu, czasami seksualność kobiety zakrywa im cały wielki świat i na własne życzenie popełniają bardzo, bardzo wielkie gafy. Jeszcze nie dodałem oczywiście, że te kobiety wszystkie tylko myślą, jakby skubać facetów i jak po prostu tylko się bawić. I teraz jesteś przystojnym, wykształconym, mądrym facetem, który pochodzi z dobrego domu, na przykład masz rodziców lekarzy, masz rodziców prawników, albo masz jeszcze innych rodziców. I ty przyprowadzasz do domu taką kobietę, która dwa razy w tygodniu jest na dyskotece, gdzie jej wszystkie koleżanki to tylko są z imprezy na imprezę wracają i tylko o imprezach rozmawiają. I ty przyprowadzasz do domu taką osobę. Co ty na to? Powiedz mi. Ja osobiście ze swojego życia znam bardzo wiele takich sytuacji. Tylu facetów, tylu moich kolegów, teraźniejszych czy byłych, spotykało się właśnie z takimi kobietami. I oni się zastanawiali, pytali się mnie, czy ona jest fajna. A ja zawsze odpowiadałem jednoznacznie na to pytanie. Fajna, ale do czego? One miały napisane wszystko na twarzy. Miały tutaj wielki taki napis. Tylko jestem na chwilę. Ja ten napis czytałem, miałem taki czytnik w oczach, automatycznie. Dziwi mnie i zawsze będzie mnie dziwiło i zawsze to będę powtarzał, że gdyby ci faceci mieli taki sam czytnik, nie dochodziłoby do tak wielkich tragedii. To nie są tragedie ich. To są nie tylko tragedie ich, to są tragedie ich rodziców, bardzo często nawet ich dziadków, ciotek, całej rodziny. Syn przyprowadza imprezowiczkę, narkomankę, alkoholiczkę z rozbitego totalnie domu, która ma dookoła siebie 5 koleżanek, napompowanych koleżanek. I on się dziwi, że wszystko się nagle rozwala. Mistrzostwo świata i zawsze będę chylił czoła takim panom. Dlatego, panowie, jeżeli jest w tym jakikolwiek kłopot, jeżeli nie dostrzegacie tak banalnych rzeczy u kobiet, nie macie czytników w oczach, polecam mój e-book na dole, a dalsza część to